24 kwietnia zakończył się rok szkolny klas maturalnych w całej Polsce. Była to ostatnia okazja do podsumowania pracy w ciągu 3 lat nauki. Nasza redakcja postanowiła w tym dniu odwiedzić najbliższą nam placówkę PZ nr 9 w Kętach. Byliśmy ciekawi, jak tegoroczni maturzyści wykorzystają czas pomiędzy zakończeniem roku a egzaminem dojrzałości, którego pierwsza odsłona odbędzie się już 4 maja. Zamierzam intensywnie powtarzać wszystko, całą wiedzę, którą zgromadziłem. No i pewnie będę też chodził do szkoły na jeszcze zajęcia dodatkowe, tak? Także jeszcze nie kończę, do czerwca będę jeszcze do szkoły chodził. Czuję matura coraz bliżej i coraz bardziej się stresuję. No muszę powiedzieć, że jednak no jest ten stres, jednak trzeba się dużo przygotowywać i kosztuje to dużo energii, no ale potem wszystko będzie dobrze, miejmy nadzieję. Zamierzam się jeszcze przygotować, tak w 100% z tego co umiem, szczególnie matematyka czy geografia. Trochę się przygotuję do matury, ale też muszę się przygotować na egzaminy do szkoły teatralnej. Ważniejsze niż matura. Nie obyło się bez pożegnalnego przedstawienia, koncertu oraz podziękowań i przemówień. Wszystkie te punkty programu sprawiły, że byli już uczniowie Dąbrowskiej jeszcze bardziej będą tęsknić za murami swojej szkoły. No będę chyba tęsknił, że teraz to do mnie tak nie dociera, już kończę, nie? Ale będę miał kontakt z tymi ludźmi, także... Będę tęsknił. Znaczy szkoła jest po to, żeby ją skończyć, ale taka szkoła jak Dąbrowska to naprawdę... Będę tęsknił, tak? No pewnie, że będę tęsknić. Jest to naprawdę fajna szkoła. Poznałam tu wielu fantastycznych ludzi i naprawdę będę tutaj wracać jak najczęściej. Chyba tak. To dobra szkoła. Dużo przeżyłem tutaj, szczególnie tych dobrych chwil. I myślę, że te 3 lata były dla mnie takim jakby dobrym startem w dorosłym życiu. Będzie brakować wszystkich tutaj uczniów szkoły, bo zawiązałem z nimi naprawdę takie bliższe znajomości i traktuję każdego tutaj ucznia jak swojego przyjaciela. I naprawdę będę za nimi tęsknił. To jest to, co najbardziej żałuję, że muszę odchodzić z tej szkoły, że muszę opuścić tych ludzi. A my trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów i życzymy im powodzenia na egzaminach oraz przy wyborze wyższych uczelni. Już po raz trzeci odbyły się powiatowe zawody w wędkarstwie spławikowym dla samorządowców. Wędkarze spotkali się na jednym ze stawów w Rajsku 25 kwietnia. Pierwsze miały charakter euroregionowy. Kontynuowaliśmy to już później w zeszłym roku. Teraz mamy po raz trzeci. Wiadomo, powiat oświęciński stawami, rzekami i rybami stoi. Dlatego poprzez te zawody chcemy i właściwie staramy się promować właśnie te wędkarskie uroki naszego powiatu. Impreza od samego początku cieszyła się dużym powodzeniem, dlatego powiat oświęcimski w ramach integracji samorządów postanowił kontynuować wędkarską przygodę. Przyjechało 7 drużyn, 21 uczestników, 3-osobowe drużyny, także z różnych samorządów. Myślę, że takie zawody, które w jakiś sposób integrują środowisko samorządowców, a z drugiej strony no myślę, że taka forma współzawodnictwa jest jak najbardziej wskazana, a przy jej okazji jeszcze też możliwość porozmawiania w innych okolicznościach niż zwykle na różne tematy. Do uczestnictwa w zawodach, podobnie jak w zeszłym roku, zaproszona została reprezentacja zaprzyjaźnionego powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W zeszłym roku, można powiedzieć, zaczęła rodzić się pewna tradycja współpracy z powiatem bieruńsko-lędzińskim. Dzisiaj zresztą starosta tegoż powiatu również odwiedził nas tutaj. Został on zaproszony, ale zostały zaproszone drużyny zaprzyjaźnione właśnie z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. I myślimy, że z tej współpracy rozwiną się nam jeszcze dalsze ciekawe różne inicjatywy. Pogoda tego dnia nie zawiodła i nawet złamanie wędki nie przeszkodziło w dobrej zabawie. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary. Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu PWSZ Oświęcim oraz Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim zorganizowali wspólnie bicie rekordu Oświęcimia w godzinnej jeździe na łyżwach. Impreza odbyła się w hali lodowej w Oświęcimiu. Niedzielny rekord to 52 km 800 metrów. Już teraz rozpoczyna się planowanie, jak go pobić w przyszłym roku.
Jest to jak gdyby dwie kwestie są tutaj w tym wszystkim zawarte. Jedna rzecz to jest atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu, a druga to to, aby ten czas wolny spędzić wspólnie razem z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Ideą tego bicia rekordu jest przede wszystkim wspólne przeżywanie radości w wolnym czasie. Studenci w ten sposób uczą się przygotowywać w przyszłości tego typu imprezy, tak aby animować czas wolny dla rodzin z dziećmi, dla samych dzieci i krótko mówiąc przygotowują się do późniejszego planowania swojego zawodu. Jest to drugie przedsięwzięcie, które organizujemy UKH i PWSZ. Rok temu organizowaliśmy pierwszy oświęcimski piknik hokejowy. No, współpraca układa się bardzo dobrze. Bardzo cieszymy się, że taka uczelnia jest w Oświęcimiu. Instytut Wychowania Fizycznego, Instytut Pielęgniarstwa są naprawdę organizacjami, miejscami, które świetnie z nami współpracują. Jeżeli ktoś organizuje sam, to nigdy nie jest w stanie zrobić tego, co można zrobić, prawda, kilkoma organizatorami. Także tutaj bez pomocy sponsorów, bez pomocy PWSZ nie udałaby się na pewno ta impreza. Organizatorzy oprócz bicia rekordu przygotowali również wiele innych atrakcji, jak zawody na lodzie dla nauczycieli, wykładowców, zawodników uczniowskiego klubu hokejowego Unia Oświęcim, uczniów oświęcimskich szkół i studentów kierunku wychowanie fizyczne, slalomy, konkurs rzutów krążkiem. Poza lodem na uczestników imprezy czekały zabawy ze sztudlarzami, zabawy z chustą animacyjną, konkursy dla dzieci oraz zabawa z wysportowaną i zabawną pandą. ...26 kwietnia po raz pierwszy odbył się Ogólnopolski Dzień Psa Ratowniczego. Impreza zorganizowana została przez Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. Pies, jak chodzi o zespół, czyli przewodnik z psem, ma duże znaczenie, dlatego że człowiek, czyli ludzie, którzy są dobrze przygotowani w poszukiwania otwartym, mogą pewne rzeczy sami przeszukać za pomocą sprzętu, który mają do dyspozycji, czy GPS-ów, czy nawigacji, tak? I oni sobie potrafią w pewnych elementach sami poradzić, ale tam, gdzie człowiek nie da rady przeszukać tego terenu, tam właśnie jest wykorzystywany, powinien być wykorzystany pies, gdzie może ten teren sprawdzić dokładnie, przeszukać i odnaleźć osobę, która jest tam zaginiona na przykład. Dzień rozpoczął się wyjściem na groń Jana Pawła II, gdzie odbyła się msza święta celebrowana przez księdza Stanisława Bindę. Po wspólnej modlitwie uczestnicy udali się do kompleksu hotelowo-turystycznego, gdzie posilili się grochówką. Ostatnim etapem pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Psa Ratowniczego była prelekcja na temat detekcji i identyfikacji obiektów oraz osoby poszukiwanej. W Polsce nie ma w tej chwili standardów, jak chodzi o poszukiwania w terenie otwartym. Tego wszyscy się dopiero uczymy tak naprawdę. I jedynym moim zdaniem, osobą, którą teraz w Polsce jest, która się dobrze na tym zna, to jest właśnie pan Rafał Chrustek, specjalista, który z GOPR-u, który ma bardzo dużą wiedzę na temat poszukiwań w terenie otwartym, jak chodzi o osoby zaginione. W samych poszukiwaniach jest wiele rzeczy, których jeszcze nie wiemy, których jeszcze nie odkryliśmy, które są przed nami i tak naprawdę musimy tą wiedzę pogłębiać, żeby przenieść ten efekt później przy samych poszukiwaniach i na koniec, żeby tą osobę odnaleźć. Działania Kęckiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej wspiera również Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Dzięki wspólnej pracy udało się napisać plan procedury ratowniczej na terenie powiatu. Udało nam się od kwietnia do października napisać na poziomie powiatu procedurę poszukiwań we współpracy z policją, strażą pożarną i szczególnie z grupą poszukiwawczą OSP Kęty. To jest procedura dotycząca poszukiwań osoby w otwartym terenie pierwszej kategorii. Podejmujemy cały czas starania dotyczące koordynacji i współpracy między służbami. Odbywamy w ciągu roku spotkania robocze, konferencje, narady wszystkich służb i jak gdyby dopracowujemy i obieg informacji i zasady współpracy w normalnej pracy na co dzień, jak również przy prowadzonych akcjach ratowniczych.